Witajcie moje piękne w kolejnym makijażu. Zaczynamy jak zwykle u mnie to bywa od podkładu Bell Full Cover. Świetny, przewijał się już wiele razy, pięknie kryje, jest tani. Dostaniecie go w Hebe. Co jeszcze? Pięknie satynowo i miękko wygląda, długo się utrzymuje i tak by można było jeszcze nawijać jakieś 5 minut. Ale przechodzimy do korektora. Tutaj nakładam mieszankę Catrice, True Skin i L'Oreal Infallible. Ponieważ, jak wiecie, Catrice True Skin jest troszeczkę dla mnie już za ciemny. Nie wiem, dlaczego zawsze zaczynam od podkładu, jakoś tak się przyzwyczaiłam. Muszę kiedyś spróbować zacząć od oczu. Niemniej jednak myślę, że to ma związek z moimi przebarwieniami i po prostu komfortem patrzenia w lustro. Pudrujemy wszystko Lovely Vegan Powder. I jest to fajny podkład, chciałam powiedzieć, Jesus. Puder. Chciałam powiedzieć, że jest to fajny puder. Ma fajny kolor, ładnie utrwala, ale mam lepsze perełki, jak wiecie po ostatnich filmach. Niemniej jednak ten jest też bardzo, bardzo mocno w porządku. Brwi zrobię sobie poza kamerą i przechodzimy do oczu. Jako bazę będę dziś nakładać korektor z Revolution w kolorze C0 White. Chciałam mieć bardzo białą bazę. Pod paletę, którą zaraz zobaczycie, a już zresztą i tak po tytule widzieliście, że będzie to Ingrid Foxy Eyes. I to, co zamierzam zmalować, właśnie wymaga białej bazy. Tutaj mamy paletę. Tak prezentuje się w środku i zaczynamy od tego beżowo-białego cienia. Podłuki brwiowe i w wewnętrzny kącik, takim wiecie, rozproszonym pędzelkiem. Następnie przechodzimy do bardziej skoncentrowanego pędzelka. I pakujemy dosłownie ten jasny kolor w prawie połowę powieki, można powiedzieć. Chcę go bardzo skoncentrować, stąd też płaski języczkowy pędzelek. No i klepujemy. Teraz przechodzimy do Tibetan Fox. Nie wiem, jak się to dokładnie mówi, ale mówię po swojemu. I wklepujemy go kawałeczek dalej. Dzisiejszy makijaż będzie całkowicie matowy, nie będę używała tych błyszczących cieni. Kawałeczek dalej nakładamy Swift Fox, czyli taki troszeczkę ciemniejszy odcień ciepłego brązu. Drugą stroną pędzelka po prostu. Następnie Cape Fox i Grey Fox. Będę mieszała te dwa kolory, aby uzyskać przyciemniony zewnętrzny kącik. Teraz biorę sobie taki mały pędzelek ołówkowy i zaczynam zacierać granice tego białego i tego pierwszego cienia, który nakładałyśmy. Po czym oczywiście wracam i dopakowuję jeszcze jakby ten biały cień, ponieważ nie chcę, żeby on stracił na intensywności. W związku z tym, że są to matowe cienie, to one zawsze tracą swój pigment przy rozcieraniu, więc będę wielokrotnie wracała, czy wielokrotnie, no za dwa razy, wracała i dokładała poszczególnych odcieni, następnie ponownie będę rozcierała. Rozcierania w tym makijażu jest całkiem sporo, ale to nic, bo myślę, że dla efektu końcowego warto. Mnie osobiście bardzo się spodobał efekt końcowy, zobaczymy, jak Wam się spodoba. Tutaj jeszcze dobudowuję zewnętrzny kącik w taką fałkę, zaraz będę troszeczkę go wyciągać, ale nieco mi się osypało, więc najpierw posprzątam. No i teraz właśnie czynię to, o czym przed chwilą mówiłam. Nie wiem, czy zauważyłyście, że mam troszeczkę inny kolor włosów i żółte odrosty z własnej winy, ale to się niedługo zmieni, bez obaw. Teraz biorę sobie czysty pędzelek i rozcieram wszystko delikatnie, żeby nie utracić pigmentu. Powiem Wam, że fajnie mi się pracowało z tą paletą, ale zdecydowanie lepszy pigment miała ta paleta Shades of Grey. Zabieram się za Bengal Fox, taki piękny odcień, który niesamowicie mi się podoba, i nakładam go w załamanie, aby utworzyć piękny gradient. Co pozwala też mi rozetrzeć granice tych cieni, które wcześniej nakładałam z góry. I pomalutku zaczyna to wyglądać. Zrobię poza kamerą drugie oko i już do Was wracam. Niesamowicie podoba mi się ten wybielony kącik. Nie wiem jak Wam, ale no dla mnie petarda.
czyszczę sobie pudrem z Inglota tam, gdzie mi się wyjechało, a nawet jeśli nie, to i tak fajnie wyostrzyć troszeczkę ten zewnętrzny kącik i dopracować szczegóły. Następnie przechodzę do kuleczkowego pędzelka i Cape Fox i nakładam go na 3/4 dolnej powieki. No dobra, tylko na połowę, ale jak rozetrę, to będzie 3/4. Zabieram się za rozcieranie, a w pozostałą przestrzeń dolnej powieki i wewnętrznego kącika nałożę znowu ten biało-beżowy cień, który jest zresztą fajnie napigmentowany bardzo. Oczywiście zaraz będę zacierać granice, przesuwać znowu ten brąz. No i tak się bawię. Tuszujemy rzęsy, bez zmian, Eveline, Varieté. Kupiłam sobie takie duże lustro w Action, przez co mogę sobie właśnie spoglądać w dół i nie ciapram się tak bardzo, jak to mam w zwyczaju i swojej niezdarności. A lustro zobaczycie we vlogu, który już też mam nagrany i będzie w sobotę. Dajcie znać, czy środa i sobota to będą fajne dni dla Was na moje produkcje. Na linię wodną nakładamy kredkę. Tym razem jest to kredka z Miss Sporty, biała. Nie jest jakaś szałowa akurat ta biel, ale dała radę. Odsuwamy się troszeczkę, wracamy do twarzy. Przechodzimy do bronzera. Jest to bronzer z NAM. A jaki to kolor? Chyba to jest 04 Warm Nude, aczkolwiek będziecie miały dokładnie napisane pod filmem. Następnie róż. Róż pięknym odcieniu numer 5. Cudowny. Uwielbiam. Co ja się tak przykleiłam do tych róży ostatnio? No ale zobaczcie, no jak to ożywia cerę. No cudo. I rozświetlacz. Też nie pamiętam odcienia. Wszystko tak jak wspomniałam pod filmem. Nawet nie wiem, one chyba teraz są w tej chwili na promce w Rossmanie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przechodzimy do ust i tutaj nakładamy numer 08 Toffee od NAM. Jest to ta zastygająca matowa pomadka. Przepiękny kolor. Szczerze nie sądziłam, że będzie mi pasował, bo w tych ciemnych brązach nigdy nie czułam się zbyt dobrze. No ale właśnie mi się to zmieniło. Bardzo fajna. Ja ją kupiłam ostatnio na promce. Wspominałam Wam też. W zewnętrznych kącikach dodaję połówki tych rzęs. Ja sobie je przecięłam na pół. Są to rzęsy z AliExpress. No i tutaj macie efekt końcowy. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podoba, czy macie tą paletę oraz jak się z nią Wam pracowało. Ja z efektu jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że Wam się też spodoba. To już wszystko na dziś. Buziaki, pa pa!